Czas na ostatnie w tym roku grudniowe wiadomości i TV Praszka. Jakub Mickiewicz, zapraszam. Rozstrzygnięto budżet obywatelski. W tym roku budżet obywatelski gminy Praszka został podzielony na dwie części. Kiermasz w Praszce. Najbardziej polecamy roladę makową. Na koniec o tym, jak mieszkańcy spędzają Boże Narodzenie. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych i bez zmartwień. Po raz drugi w gminie Praszka odbyło się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Zadania podzielono na dwie kategorie, to inwestycje i wydarzenia kulturalne. W jaki sposób przebiegało głosowanie i które projekty otrzymały najwięcej głosów, o tym w naszym materiale. Budżet obywatelski to narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy w formie głosowania decydują, na co chcą przeznaczyć określoną sumę pieniędzy. W ubiegłym roku grono radnych złożyło taką propozycję, żeby w gminie Praszka również był budżet obywatelski. Podejrzewali, że będzie się cieszył dużym powodzeniem i nie mylili się. Faktycznie w ubiegłym roku organizowaliśmy po raz pierwszy. No, wygrała go Ochotnicza Straż Pożarna, bardzo fajny projekt, usprzętowili się dosyć mocno strażacy z tego tytułu. W tym roku budżet obywatelski podzielono na dwie części. Pierwsza obejmowała inwestycje, druga natomiast organizację imprez kulturalnych. W części inwestycyjnej najwięcej głosów oddano na projekt Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, który polegał na zakupie samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które oddały na nasz projekt głosy, a jest to projekt skierowany do osób, które mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. W części kulturalnej zwyciężył projekt dofinansowania imprezy znanej jako Strojecka Majówka, która w przyszłym roku zostanie zorganizowana po raz 20. W tej edycji budżetu obywatelskiego oddano łącznie 1600 głosów. Zwycięskie zadanie w kategorii inwestycyjnej otrzymało 658 głosów, natomiast projekt imprezowy 714 głosów. No, jest to na pewno sporo. Widzę taką chęć w społeczeństwie uczestniczenia w tym budżecie. No, jest to taka dosyć fajna sprawa, także mam nadzieję, że też będzie w przyszłości organizowany ten budżet obywatelski. Nowy pojazd będzie służył osobom potrzebującym od połowy przyszłego roku, a uzyskana kwota dofinansowania to aż 50 tysięcy złotych. Obok naszego środowiskowego domu samopomocy funkcjonowe jest stowarzyszenie, które zobowiązywało się do dołożenia tak jakby pewnej puli pieniędzy, jest to 10 tysięcy, mam nadzieję, że może będzie troszkę więcej, więc mamy możliwość dołożyć coś do zakupu tego samochodu, więc myślę, że to będzie samochód używany, ale z przedziału 60-70 tysięcy. Domowe wypieki czy ręcznie wykonane ozdoby i prezenty. Na jarmarku świątecznym w Praszce można było zakupić wszystko to, co potrzebne jest na święta. Była to również okazja do spotkania lokalnych rzemieślników i twórców rękodzieła. Obrus na stół, bombki czy drewniane gwiazdki. Mieszkańcy Praszki mogli zaopatrzyć się w artykuły potrzebne na tegoroczne święta. Wszystko za sprawą kiermaszu świątecznego. Na uczestników czekało wiele przeróżnych własnoręcznie wykonanych ozdób. Wszystkie rzeczy, które są na naszym stoisku, powstają w ramach terapii zajęciowej w naszym ośrodku, czyli produkowane, wytwarzane są przez osoby z niepełnosprawnością przy wsparciu naszych terapeutów na zajęciach w naszym ośrodku. Możemy znaleźć różne rzeczy od ceramiki poprzez kartki świąteczne, wyroby z drewna czy rzeczy z naszej pracowni krawieckiej. Jak się kończy praca związana z wytwarzaniem ozdób na Wielkanoc, zaczynamy na Boże Narodzenie, więc to trochę czasu nam zajęło. Można tutaj kupić bardzo ładne karteczki, ozdoby na drzwi, choinki z piór, z drewna, aniołka. Prawie cała szkoła się do tego zabrała. Dodatkowo można było zakupić przeróżne pierniczki i inne świąteczne przysmaki. Mamy przepyszne wyroby z naszej piekarni, cukierni. Najbardziej polecamy roladę makową zapiekaną, która dostała nominację do Nagrody Perła 2018 w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Polecamy również ciasto miodowe,
pierniki, pierniki na wagę, kopytka piernikowe, chleb rustykalny. Jest to chleb na drożdżach, woda, sól, mąka. Bardzo dobry, to jest chleb ekologiczny. Wielokwiatowy, lipowy, gryczany czy spadziowy. Takie miody można było także nabyć na kiermaszu. Każdy ma inne właściwości, ale każdy jest tak samo pyszny i zdrowy. Przede wszystkim na układ oddechowy. Niektóre działają też i na serce, jak na przykład miód gryczany, miód spadziowy taki wybitny na jakieś oskrzela, lipowy na przeziębienie. Także miód po prostu każdy trzeba spożywać i będzie miał działanie, ale trzeba to robić systematycznie, nie jak już się zachoruje po prostu. Kiermasz świąteczny w Praszce był jednym z elementów przygotowania się do tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Gdy zakupy już zrobione, można zabrać się za dekorowanie domu i przygotowywanie świątecznych potraw, tak by 24 grudnia razem przy wspólnym stole celebrować narodziny Jezusa. Na koniec tego serwisu przyjrzymy się przygotowaniom mieszkańców Praszki do Świąt Bożego Narodzenia. Czego sobie wzajemnie życzymy na ten zbliżający się czas? Zobaczcie sami. Święta Bożego Narodzenia to czas wzajemnej życzliwości, przebaczania i rodzinnego ciepła. Każdy z nas pragnie przeżyć te święta w gronie najbliższych, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka, to najważniejsze. No i czego? Żeby u nas się lepiej działo w Praszce. Żeby było więcej pracy, żeby nie musieli ludzie dojeżdżać, żeby młodzież nie uciekała, tylko zostawała, żeby była praca. No i żeby było pięknie. Wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia dużo. Przede wszystkim zdrowych, spokojnych i bez zmartwień. Żeby spędzili wspólnie te święta przy stole, razem z bliskimi i połamali się opłatkiem. Zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Pomyślności, żeby się wszystkim jak najlepiej powodziło i życzliwości do innych ludzi. Święto Bożego Narodzenia to także uroczyste spotkania przy świątecznym stole, na którym pojawiają się przeróżne potrawy. W wielu domach obowiązkowo pojawić się musi barszcz z uszkami oraz ryby w różnej postaci. Śledź, jak zwykle. Śledź i karp. Barszcz z uszkami, pierogi, ryż z jagodami, no co jeszcze? Kapusta z grzybami, karp oczywiście, ryby inne. Barsz z uszkami, pierogi z kapustą i z grzybami, śledzie oczywiście muszą być, ryba. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas ma nadzieję, że pod choinką znajdzie swój wymarzony prezent. Wymarzony prezent? Ładny szalik z czapką. Prezent? Rękawiczki. Ja już mam prezenty takie małe, dwa, także żeby były zdrowe. Mam męża, z którym jestem już 51 lat, więc nie potrzebuję prezentu. Mąż jest moim prezentem. Chyba nie mam wymarzonego prezentu. To, co dostanę, będzie dobre. Szanowni mieszkańcy, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam Państwu serdeczne życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych świąt. Na pewno spotkacie się w te święta przy świątecznym stole ze swoimi najbliższymi. Oby te spotkania upływały w radosnej atmosferze. Życzę Państwu na Nowy Rok wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i oby Państwo byli szczęśliwi. A ja w imieniu całej redakcji pragnę Państwu życzyć zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku pomyślności i spełnienia noworocznych postanowień. Tym kończymy grudniowe wydanie Wiadomości ITV Praszka. Dziękujemy za ten wyjątkowy rok i do zobaczenia już w styczniu 2019 roku.